Witajcie, kiedyś wystarczyły po prostu ręce. One były od zawsze i w akwarystyce się sprawdzały. Cóż, teraz każdy chce być profesjonalistą. Jak zobaczy, że pan Kazik z kanału Kazik wie lepiej, bo wie lepiej i już przeciera szyby akwarium papierem ściernym, to też spróbuje. Pan Kazik jest profi, więc jak może się mylić, ale nie do tego dąży, aby pana Kazika zrównać z gruntem. Tak się jakoś porobiło, że do prac porządkowych, a także do kreowania krajobrazu w naszym zbiorniku używa się przeróżnych narzędzi. Podobno ma to służyć niemoczeniu rąk w akwarium. Abstrahując od tego, że akwarystyka opiera się na pracach w wodzie i suche ręce wskazują raczej na kiepskiego akwarystę, to większość narzędzi zapewnia suche ręce, ale tylko w małych zbiornikach. Najlepiej w akwariach typu cube, czyli kostkach. Jakich narzędzi będzie potrzebował nasz nowoczesny akwarysta, żeby nie zostać nazwanym wapnem i zaprzańcem? Wiem, wiem, daję teraz czas na wygooglowanie słowa zaprzaniec. Jeśli ktoś nie zdążył, to ma czas do końca filmu. Więc jakich narzędzi potrzebujemy? Na początek nożyczek. Akwarysta, szczególnie roślinny, bez nożyczek powinien poczuć się osamotniony. Nawet smutny. Pierwowzorem profesjonalnego akwarysty wyposażonego w nożyczki był bohater filmu z 1990 roku. Niejaki Edward Nożyco Ręki. Nożyczki przydają się, kiedy chcemy na przykład wyciąć jakiś żółknący liść, albo przyciąć na przykład rośliny trawnikowe. Tak jak w przypadku żółtego liścia, w zasadzie wystarczyłyby dwa palce wyposażone w nieobgryzione paznokcie, to już w przypadku trawnika nożyczki sprawdzają się znacznie lepiej. Myślę, że większość z nas posiada w domu nożyczki i zapewne nie jedną parę. Są nożyczki takie i owakie małe, duże, a i czasem nawet średnie. Niestety, w większości są one proste, czyli generalnie są do. Kiedyś już o tym mówiłem, że proste nożyczki nie są dobrym rozwiązaniem dla akwarysty. Sprawdzają się w małych zbiornikach. Chodzi o technikę. Kładając rękę z nożyczkami do akwarium, chcielibyśmy widzieć to, co przycinamy czyli rzeczona trawka powinna być na wysokości naszego wzroku. W małym zbiorniku o niskiej przedniej szybie wszystko jest ok. Przy dużym zbiorniku nasze ramię jest za krótkie i nie jesteśmy w stanie pochylić się tak głęboko, aby mieć wzrok na poziomie trawki czyli widzimy wszystko z góry. A jeśli widzimy to jeszcze z zupełnej góry czyli przez falującą wodę to wszelkie zabiegi cięcia roślin są raczej przypadkowe. Ktoś mądry wymyślił, że należy ramię przedłużyć. Pierwsze próby przeprowadzono w Kazachstanie. Teraz można tam jeszcze spotkać ludzi z dłuższą prawą ręką. To akwaryści poddani operacji. Niestety projekt upadł, ponieważ nie było pomysłu na akwarystów leworęcznych. Wtedy znany szwedzki myśliciel Olaf Skötkenung, który po godzinach był też królem Szwecji i Gotlandii, doszedł do wniosku, że zamiast wydłużać ramię, można wydłużyć nożyczki. Wtedy to znany szwedzki kowal Björn Smith, który po godzinach był zwykłym przeciętnym szwedzkim kowalem, wykuł nożyczki z długimi rączkami. W klanie akwarystów nastało święto. Można było już patrzeć na to, co się przycina. I radość nastąpiła wielka. I wystrzeliły fajerwerki i kilka z trzech się zajęło ogniem. Nikt nie gasił, bo akwaryści byli zajęci przycinaniem, więc cała średniowieczna Szwecja spłonęła. Ale jak już gdzieś szczęśliwość ogólna nastąpi, to zawsze znajdzie się taki, który ją spierdzieli. I tak też się stało. Pojawił się akwarysta, który posadził sobie w akwarium trawnik i długie, acz proste nożyczki nie dawały sobie rady z równym cięciem tego trawnika. I mógł go kowal Bjorn po prostu w pysk strzelić i mógł całą sprawę zakończyć. Ale dość niefortunnie krzywo młotem Kowalskim się zamachnął i miast w akwarystę w jego nożyczki przygrzmocił. I tak powstały pierwsze nożyczki. Z wygiętym ostrzem. Od tego momentu można już przycinać wszystko łącznie z baczkami i włochami w nosie. Dalsza historia akwarysty i Kowala Bierna może zostanie opowiedziana w innym miejscu, jak tylko wrócą y, z Parady Równości w Malmy. Tu historia nożyczek się nie kończy. Skoro można karabin złożyć na pół i wystawić go za narożnik, to i z nożyczkami nic nie wiadomo. W każdym razie. Zagięte nożyczki ku zgrozie akwarystów tradycjonalistów sprawdzają się w obsłudze zbiornika. Oczywiście ich posiadanie nie jest obowiązkowe, ale wiele osób sobie je chwali i używa przy codziennych pracach akwarystycznych. Czasami pożyczają je chirurgom w razie nagłej potrzeby, a ci już wiedzą co z nimi zrobić. Następnym gadżetem akwarystycznym jest Pinceta, Penseta czy jak mówiła pewna bezzębna staruszka Sypsyki. W czasach kolei parowych, a może i upadku meteorytu tunguskiego, akwarysta w celu posadzenia roślin używał swojej dłoni, prawej lub lewej, w zależności od poparcia dla partii politycznych. I szło mu to gładko, czyli wsadzał i połowa roślin i tak wypływała, więc wsadzał ponownie i znów wypływało to, co miało wypłynąć. I wkurzał się akwarysta, bił żonę, dzieciska głodził, a i psu nie dawał na kino. Tak dłużej być nie mogło. Dnia pewnego w znanej francuskiej miejscowości wypoczynkowej z kopalnią, koksownią i cementownią w tle pewien akwariofil, że tak powiem po francusku, zobaczył w ręku małżonki swej bratrice mały metalowy przyrząd, którym to przyrządem Beatrice koegowała sobie barwy. Oczywiście akwarysta natychmiast wyrwał jej z rąk przedmiot tak bardzo pożądany. Niefortunnie wyrwał z całą brwią. Żeby nie pozostała oszpecona, Domalował jej tą brew kawałkiem węgla z pobliskiej kopalni, a że zrobił to na gorąco powstał pierwszy makijaż permanentny. Ale co to ma za znaczenie, kiedy w jego rękach pojawiła się pinceta albo penseta, albo sipsiki? Dzięki użyciu tego właśnie przyrządu mamy możliwość posadzenia roślin drobnych w miejscach, które uznamy za stosowne. Mało przydaje się pęseta, kiedy sadzimy duże już rośliny. Tu proponuję wrócić do zachowań plejstoceńskich i posługiwać się łapami. Natomiast wszelkie drobne rośliny, trawy i tym podobne wprost idealnie sadzi się pęsetami. Podobnie jak z nożyczkami, pęsety są obecnie produkowane w różnych długościach, a to dlatego, aby widzieć co i gdzie sadzimy w przypadku bardzo wysokich zbiorników. No i żeby tych łapsk nie moczyć w wodzie. Tak jak w przypadku nożyczek, wykorzystuje się obecnie pęsety proste, jak i z zakrzywionym końcem. Ma to ułatwić sadzenie niektórych roślin. Czy ułatwia, musicie przekonać się samemu. Pęseta ma też drugie zastosowanie, których nie posiadają nożyczki. Nie tylko można nimi sadzić rośliny, ale także podnosić przedmioty z dna. Można wyciągać jakieś opadłe liście, jak i przestawiać drobne elementy wystroju naszego zbiornika. Wydawać by się mogło, że to wszystko zbytek, i faktycznie wystarczą do tego ręce. Niemniej, posiadanie w tym wypadku suchych rąk znacznie uprzyjemnia pracę w akwarium. Woda nie ścieka pod pachę, a już na pewno na klepisko, czy też u bogatszych podłogę. Kolejnym gadżetem wśród narzędzi akwarystycznych jest łopatka do układania, równania dna. Urządzenie to to po prostu metalowa łopatka którą można przesuwać żwir czy też inne podłoże, aby ukształtować krajobraz naszego zbiornika w momencie jego zakładania. Kiedy już akwarium mamy założone, raczej nie przyda nam się do niczego. No może do równania podłoża w kociej Natomiast kiedy układamy podłoże w naszym zbiorniku, ta stalowa konstrukcja o wyjątkowej komplikacji szczegółów wydaje się być bardzo pomocna. Tu też ważna jest długość rączki tejże łopatki. Dzięki odpowiedniej długości możemy na przykład siedzieć przed zbiornikiem i widzimy od razu efekty naszego układania podłoża. To niestety nie jest możliwe, kiedy używamy jakiegoś innego narzędzia w postaci jakierki, karty płatniczej czy też łopaty do śniegu. Tyle o łopatce, bo co tu więcej mówić? Może jeszcze o wynalazcy? Nie. Nic o wynalazcy. Skąd ja w ogóle mogę coś wiedzieć o wynalazcy łopatki Iwanie Łopatnikowie? No nic, absolutnie nic. No i kolejne narzędzie akwarystyczne. Skrobak, czy też czyścik, albo drapak, czyli posuwisto-zwrotny likwidator alk zalegających. Bo glony są w każdym akwarium. A kto ich nie miał, niech pierwszy rzuci we mnie gałęzatką. Piękne zielone glony w postaci pięknych zielonych kropek mniejszej lub większej średnicy zawsze pojawią się w waszych zbiornikach. Usadawiają się na szybach i psują ogląd akwarium. Po zobaczeniu takowych kropek, jeden akwarysta umrze na zawał, a inny użyje skrobaka. Do najstarszych narzędzi stosowanych do skrobactwa antyglonowego należy skrobak z zamocowaną w nim żyletką. Pomiędzy dwa płaskie kawałki metalu lub plastiku. Wkładana i mocowana jest żyletka. Dzięki niej można dość swobodnie zdrapywać nawet najmocniejsze kolonie glonów, które wczepiły się łapkami w szkło i przyssały jak glonojad. Dzięki takiemu urządzeniu możemy oczyścić praktycznie 99,9 powierzchni szyby. Przyznam szczerze, że jedynym miejscem, którego boję się czyścić, jak i mam trudność takim skrobakiem jest narożnik zbiornika. Tu mamy silikon i traktowanie go żyletką uważam za niebezpieczny proceder. W tym miejscu znacznie lepiej sprawdza się czyścik magnetyczny, który jeśli tylko jest prostokątny, to sięgnie w to miejsce. Niestety z czyścikami jest pewien problem, a w zasadzie dwa. Pierwszy najbardziej niebezpieczny, to dostanie się na przykład kawałka żwiru pod powierzchnię trącą czyścika, co z kolei zapewni nam ciekawe wzorki na szybie. Sami wiecie, że porysowana szyba dobrze nie wygląda. Drugim problemem jest siła magnesu trzymającego obie części czyścika. Kiedy jest za słaby, czyścik pracuje na 50% swojej mocy i ręka Wam odpadnie zanim oczyścicie całą szybę. Z kolei kiedy jest za mocny, czyści co prawda znacznie lepiej, ale ręka Wam odpadnie kiedy będziecie go ciągnąć po szybie. Dlatego dobrze mieć jednocześnie skorbak z żyletką jak i zwykły czyścik magnetyczny i dobierać je do czyszczenia pod względem zabrudzenia szyby jak i miejsc, które chcemy oczyścić. Na przykład. Tylna szyba, kiedy nie mamy do niej dostępu od zewnątrz, na pewno nie da się oczyścić czyścikiem magnetycznym. Natomiast dobry skrobak da sobie radę. A co do narożników akwarium, to ja osobiście radzę sobie szczoteczką do zębów lub gąbką do naczyń. Absolutnie wcześniej do tych naczyń nie używano. Oczywiście szybę można przecierać różnymi materiałami. Na przykład często stosuje się karty płatnicze, czy też gąbki, lub specjalne rękawice. Niestety to już wymaga moczenia rąk. A staramy się ten proces starannie ominąć w trosce o dywany, panele i inne materiały podłogowe. A ominięcie wkurzenia naszych współmieszkańców jest wręcz bezcenne. Ostatnim narzędziem, o którym mam jeszcze zamiar wspomnieć, jest siatka do połowu ryb, krewetek i innych zwierzątek wodnych. To obowiązkowe narzędzie zarówno u nowych, jak i lekko zmurszałych akwarystów. Gwarantuję, że nawet jak będziecie twierdzić, że nigdy się nie przyda, to z pewnością się przyda. Nawet niekoniecznie do łowienia ryb, ale na przykład do zbierania rzęsy wodnej z powierzchni wody, czy też czegokolwiek innego, co pływa po tafli. A i zwierzaki prędzej czy później trzeba będzie wyławiać. Czy to przy restarcie, czy też przy zmianie obsady, czy w końcu na przykład dla odseparowania jakiejś chorej ryby od innych. Siatki mamy różne. Dłuższe, krótsze, prostokątne, kwadratowe, czy też okrągłe. Z siateczką gęstą, czy też mniej gęstą. Albo i bez siateczki, jak nam się owa siateczka oderwie. No ale ta bez siateczki sprawdza się raczej kiepsko, chyba że trenujemy ryby w skoku przez obręcz. Wtedy jest OK. Siatkę należy wybrać wedle naszych upodobań i wielkości zbiornika. Jeśli nie mieści się w zbiorniku, wybraliśmy za dużą. Siatki z plastikowymi rączkami są do bani. To powinna być plecionka z drutu albo rączka ze stali nierdzewnej. Wtedy taka siatka będzie nam służyła długie lata bez potrzeby zakupu nowej. Zabawy siatką w wodzie zapamiętacie na długie lata. Wtedy właśnie przekonacie się, że niektóre ryby potrafią skakać i że są mądrzejsze od Was. Przekonacie się również, że potraficie przeklinać słowami, o których znajomość nawet byście się nie podejrzewali. Zapewni Wam to tylko jedno: posiadanie siatki do łowienia ryb. A to nie jest wielki wydatek. No i to chyba tyle. Jeśli myślicie, że siatkę wymyślił Wasili Siatkow, to się mylicie. Prawdą jest, że Wasili, ale nie Siatkow, tylko Ażurow. Dobranoc.